Witajcie, jestem Krix i dzisiaj zrobimy kolejny unboxing. Dzisiaj przy okazji jest 31 grudnia, więc na dobrą sprawę mogę wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pewnie ten film będziecie oglądać w nowym roku, bo raczej go szybciej nie opublikuję. No ale mniejsza o to. Tak czy jak, doszło do mnie przed samym Sylwestrem. Doszła nowa paczka, jest tutaj taka rem. Ale nim do tego przejdziemy, to co tutaj widzicie, to już jest diorama ze zdjęć, które pewnie widzieliście albo jeszcze nie. Ja je na pewno już opublikowałem, tak więc zaświećmy, żeby była jakaś taka świąteczna dekoracja. I przy okazji zobaczycie, jak wygląda kominek, który rozświetlimy przy pomocy tam dodatkowej lampki, którą teraz zaświecimy. Świeci się. Jak widzicie, w kominku również robi się jasno. Dobra. I tak, jest to wersja mikołajowa naszej rem, zamówiona z Hobby Link Japan, około 70 zł. Firma Taito zajmowała się wykonaniem tej figurki. Od nich akurat brałem już sporo, więc wiem, że to na pewno będzie super wykonana figurka. Pudełko, jak widzicie, bardzo ładne. Mamy tutaj rem od frontu. Tu przy okazji duże grafiki, jakbyśmy mieli jakieś wątpliwości. I tutaj jest jeszcze rem od tyłu. Odpakowujemy. Muszę się w miarę streszczać, bo bateria może mi długo w aparacie nie wytrzymać. O, i w tym wypadku jest figurka zabezpieczona w plastikowym blistrze. Bardzo miło, że coraz mniej, przynajmniej jak na razie, widzę tych opakowanych tylko w tekturę. Ale to oczywiście będzie zależało już raczej od samej figurki. I tak, jest jeszcze dobrze zabezpieczona figurka. Teraz odetnijmy tą folię jeszcze. I od spodu jest oczywiście podstawka, którą też musimy odciąć. Tutaj będę tak wam tylko pokazywał mniej więcej, jak to wygląda. Dobre zdjęcia zobaczycie na moim Instagramie i Facebooku, bo nie chcę mi się bawić w montaże tego do filmów, a na zdjęciach jednak to idzie ładnie widać. I tak, półprzeźroczysta podstawka, jest napis ReZero, Starting Life in Another World, REM. Nie wiem, czy to będzie w miarę tutaj widać. Może różnie mi fokusować, tak czy jak jest półprzeźroczysta podstawka. I teraz dobieramy się do naszej figurki, no, która jest naprawdę bardzo ładna. Poza taka, że widzimy, że sobie rem podskakuje, żeby nie było wątpliwości. Tutaj ona tak jakby stała na palcach, więc jest automatycznie dorobiony taki półprzeźroczysty element, który ma ją utrzymywać. Stoi na jednej nodze, co na dobrą sprawę ostatnio przy tych figurkach, które dostaję, jest bardzo częstym motywem. Jak widzicie, czerwony płaszczyk. Z tego co wiem, jest jeszcze wersja w czarnym, ale nie wiem, jaki to na dobrą sprawę ma sens, gdy ma to być świąteczna wersja. No nie wiem, czy mamy świętego Mikołaja w czarnym. I jeśli chodzi o samą figurkę, no to twarz jak zawsze jest śliczna. Te śladów po odlewach, na dobrą sprawę, za bardzo tutaj nie widać, co ładnie wykończone. Bardzo fajna jest faktura na jej... Zobaczmy, sfokusuje czy nie sfokusuje. Bardzo fajna jest faktura na jej sweterku. No tak. Moją twarz wykrywa, a jej tak średnio. Dobra. Może coś być widać. Tak czy siak, jak mówię, na zdjęciach, no to na pewno sobie obejrzycie ją dokładnie. Czerwony rozwiany płaszczyk, bardzo krótka
spódniczka, spod której widać bieliznę, której wam nie będę pokazywał. To zostawię dla siebie, że tak powiem. Czerwone, ładne kokardki. Co do malowania, raczej nie mam większych zastrzeżeń. Wygląda to naprawdę fajnie. I jak na figurkę za około 70 zł, no to jestem bardzo zadowolony. Wygląda po prostu super. Lekko odsłonięty brzuszek. Tutaj co tu mamy? Tu jakaś malutka niedoskonałość. A nie, dobra, tu było tylko jakieś zabrudzenie. I teraz jeszcze zamontujmy to na podstawce i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, w tym wypadku nie ma żadnych problemów. Wszystko bardzo fajnie siada. O, nawet tam wskoczyło. Teraz się boję, jak to będę demontował, jeśli będę chciał zrobić dla tego dioramę. I nasza figurka wygląda właśnie tak już po zamontowaniu. Bardzo ładna, bardzo tania i zdecydowanie świąteczna. Jedna przynajmniej z dwóch. Dobra, nie chcę się bardzo więcej rozgadywać. Tak jak mówię, Facebook, Instagram, jeśli chcecie zobaczyć dokładne zdjęcia. Na tych filmach myślę, że będę robił tylko takie bardzo proste unboxingi tego, co do mnie przyszło. Może będę pokazywał takie rzeczy. Zobaczymy. No i na dobrą sprawę to tyle. Akurat w tym momencie, co to nagrywam, to u celników jest jeszcze jedna moja paczka, oby mi tego nie odslili. Z taką już drogą figurką, to zobaczycie. I po drodze jeszcze gdzieś będzie jedna z tych tanich figurek. Ale taka myślę, że powinna też być bardzo śliczna. I oczywiście też związana z tym anime. Dobra, od ciebie to tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć.